Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallout 4. Tutaj skończyliśmy sobie ostatnio. Jak pamiętamy, tutaj ten Szturmotron. Czy jak on tam się nazywa, nie wiem. On jest chyba... kurde... przyjaźnie do mnie nastawiony. W ogóle mam sobie mało amunicji, teraz widzę. Dobra, ale co on tutaj robi? Pewnie pilnuje tych czołgów, tak? Zamknięty. Kurde, to jakieś miasto. Dobra. Tu chyba mamy... ta... chyba pancerz wspomagany, co? Shit. This work site has gone 0 days without an incident. Hard hats are required while within a work site. Please wear your hard hat. Jaki plac budowy? To jest kurde plac w wypadku. T60? Kurde, nie wiem jaki ja mam model. Ale w bardzo dobrym stanie są te... aha, bo to reszta jest uszkodzona. Zobaczmy. Zobaczmy jak to... kurde, nawet nie ma głowy. To kiepsko. O kurde, mam trzy... jasny gwint, mam 30 rdzeni. Ja mogę już, kurde, nieskończoność chodzić w pancerzu i... dobra. Ja swój pancerz mam... mam tutaj. Shit. Dobra, musimy zapamiętać, że to przy tej turbinie jest ten pancerz. Ja sobie go tutaj zostawię. Może... kiedyś mi się tu przydać, co? Dobra, weźmy tylko rdzeń. Ale to mnie zaskoczyło teraz. Czy ja mam 30 rdzeni? What the hell, gdzie ja to nazbierałem? No dobra. Wow. Jakieś tory, jakaś... w ogóle gdzie te tory prowadziły, do rzeki? To już jest koniec torów. Dziwne. Nie wiem nawet co to jest. Ta koniczynka. Pewnie to coś znaczy. Natomiast ja nie mam... nie... nie mam wiedzy na tyle. Dobra. To ruszajmy dalej. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie... o kurde, kurde, ktoś tu był. Shit. Mutanci. No jeszcze ich mi trzeba było, do szczęścia. Ale wracając jeszcze do tego... Power Armora. Ja go trzymam gdzieś na jakieś lepsze okazje. Lepsze, czytaj, trudniejsze misje. Ale właśnie. Gdzie my idziemy i po co? Idziemy w kierunku tego, tych właściwie trzech zadań. A później może tu podskoczymy, bo tak jakoś w miarę blisko jest. Zobaczymy. Natomiast idziemy poszukać drużyny zwiadowczej. Zobaczymy, co nam to da.
Tylko tak. Aha, jeszcze coś. Właśnie, właśnie. To coś tutaj wyświetliło. Jeszcze w poprzednim odcinku zdobyliśmy poziom. No przecież, tylko ja mam problem. Nie wiem w ogóle jak ja miałem tutaj system rozwoju postaci. Nie wiem w jakim kierunku to szło. Więc teraz jestem całkowicie zielony i pistolety nieautomatyczne zadają podwójną ilość obrażeń, a taki przy ich użyciu wiele częściej rozbrajam przeciwnikiem, bo on okaleczy ci kończyny. Poziom 42. What the? No to tego na razie nie ulepszy, co? Karabinami nieautomatycznymi zadają. No tego też nie ulepszę. 31 poziom, ale już niedługo. Więc być może tamto sobie weźmiemy. To tak samo. 40 poziom. Nawca słów 39 poziom. Dobra, nic tutaj już nie mogę. Ja nie wiem. To nie chcę. O, to mogę. Ale nie jestem w tym za dobry, więc. A, co takie se. Przecież jak będę przeciążony, to mogę biec. I wykorzystywać punkty akcji. Nie chcę, dobra. To weźmy tak. Wow. To jest dobre w sumie też nawet. Automatyczna, to nie chcę. O. To jest coś dobrego. Czemu ja tego nie dawałem jeszcze? A, broni białej. Natomiast gdzie jest modyfikacja pancerza? To by się przydało, co? Natomiast gdzieś tutaj było modyfikacji broni, ale... Aha, to jest tutaj. Broni palnej. Czyli mam to już. Dobra, zostaje nam tak, skradanie się. Siła też może jeszcze być jakoś... Natomiast nauka też tam była ważna, tak? Punktów wytrzymałości to nie są punkty życia, to nie. Gdzie to była? Tutaj jest. To może mi się przydać. I to. Z broni i pancerzy. Ale czy ja to będę rozbrajał? W sumie. Kurde, mogę zbierać te bronie i później je. Ale to dużo. Kurde. Mnóstwo zachodu z tego będzie, ale. Dobra, to jest ciekawe. Nauka i to. Nie to. To, do pancerza. W pancerzu później będziemy się więcej, kurde, poruszać. To może być dobre. Dobra, ale to później, później. Nie jestem pewny. Dobra, na razie sobie ten punkt zostawię, o. Sobie posprawdzam, co daje mi jeszcze nauka, co by... Znaczy, do czego jest mi potrzebna nauka i tak dalej. I wtedy... Myślę, że podejmę bardziej rozsądną decyzję. Niepokoi mnie ten obóz tutaj supermutantów. Jakby dałoby się go jakoś obejść.
kurde jak, którędy? Jeszcze to skradanie by się przydało, co? Może faktycznie weźmy to skradanie się. A, weźmy to. Szanić. Niech będzie. Coś mi tu pika. Nie wiem, czy to nie jakaś pluskwa latająca, ale... Może nie. Dobra, kierunek mniej więcej dobry. Co, tutaj było ich tylko dwóch? To niemożliwe. Nawet jakbym chciał ich położyć jednym strzałem, to pewnie mi się to nie uda. Chociaż dwa i pół raza... Nie, dwa razy mam. Czy dwa i pół? Aż nie wiem, nie przypatrzyłem się. Dwa razy więcej obrażeń z ukrycia zadaję, więc... To jest jakieś miasteczko, cholera. To na pewno nie jest sanktuarium, ale coś podobnego. O! Czyżbym się zbliżał? Chyba tak. Dobra. Kurde, nie wiem, czy się... Okej, chyba się zbliżam, bo 11 już jest 22. Więc kierunek... Kierunek dobry, chociaż może to być bardziej w tamtą stronę. Teraz zobaczymy, na razie wzrasta, więc jest okej. Co my tu mamy? Coś tu jest strasznie pusto. I niepokoi mnie to. To nie wróży dobrze. W ogóle nie wiem, co to jest. Co to za miejscowość tutaj? Wieżyczka. Ja chciałem podejść bliżej, że może mi to jakoś zaznaczy, nie wiem, odkryję miejsce czy coś takiego, ale chyba nic takiego się nie wydarzy. Co to jest? Jakiś... Tak jakby jakieś więzienie, co? No dobra, mniejsza. Co my tu mamy jeszcze za zadanie? Aha, szpital. Tam też się wybierzemy. Dobra, sygnał chyba... narasta. Jeszcze mi tu guli brakowało. Dobra, ile mam? 43. Zobaczmy w tamtym kierunku. 45. Tak jest, więc niepotrzebnie... Dobra. Niepotrzebnie bym się naparzał z tymi... Wow! Oh.
Co tu jest? O! Kurde. Wypalony pancerz. It's fused solid. Ale rdzeń tutaj jest, bym sobie wyciągnął. Shit, shit. This one too. What happened here? No, też bym chciał się dowiedzieć, co? Kurde, to radio napierdziela. Może już mogę wyłączyć, co? Kurde, radioaktywność cholerna. Karabin bojowy, teraz bym sobie rozłożył, co? Na części fajne. Bym miał tą... Emitar alarmowy, ciekawe. Dobra. Holotaśma z pola bitwy. Holonieśmiertelnik. Uniform... Bractwa, co to jest? Zaraz. Po kolei. Mundur wojskowy, siła 1, zwinność 1. Okej, zobaczmy jak w tym wyglądamy. Okej, dziwnie. Bardzo dziwnie. Już chyba wolałem tamto. Ale dobra, może sobie zmienimy to przy innej okazji. Natomiast tak, holonie śmiertelnik. Aha. I holotaśma z pola bitwy. Dobra, to, że za dużo ważę, to zaraz się tym zajmiemy. Natomiast posłuchajmy sobie... Holotaśma... Wow! Fajne, kurde, z wyświetlaczami. Teraz nie to. Chyba to. Ambushed on the road. We're outnumbered 5-1. Bottom report. Force down to 5%. We'll have to scuttle the armor. We can't let them have it. Fire him! Damn it! Aspen set the self-destructs. Better slow back. We'll head for the old military base, then try to make it to our holdout. The code will be our call sign. All right, move! Okay. Rozejrzyj się po środku Gwardii Narodowej, tak? Gdzie to jest? Ta. No on coś mówił tam o jakimś wojskowym tym. Kurde, mnóstwo teraz zadań tutaj w tym obszarze. Dobra. Natomiast tak. Za dużo dźwigam. Więc to sobie zmienimy od razu
Ile to waży? Waga 2. Wartość 20. Kurde, to może być na sprzedaż dobre. Bierzemy sobie to. I wywalimy sobie... Kurde, kryogeniczny. Wartość 125. Wow. Nieźle. 45. Kurde, jaką ja mam teraz? Wiecie co, chyba... A shit, ja nie mam tu miejsca odkrytego. Chyba... Udam się do sanktuarium i tam sobie sprawdzę te ulepszenia broni. Karabin, bo to ma 45. Kurde. Amunicja 45, natomiast ja w tym swoim... Gdzie jest ten mój? Zobaczymy. Zobaczymy. Może uda się coś z tego wykombinować jeszcze. Natomiast tak, chcę tutaj coś odkryć, jakieś miejsce. Dobra, w którym kierunku? Tam. Jedźmy sobie w tym kierunku. Żeby coś odkryć, żeby odblokować szybką podróż, wiecie o co chodzi. Może nawet wezmę sobie pancerz wspomagany z sanktuarium. Tam już chyba mam ten od bractwa, ten T-60. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, mamy to. Dobra, gule. Wieżyczka. Czyli tak. Dobra, szybka podróż. Możemy już tutaj ten. Dobra. Dajmy się do sanktuarium. Sprawdzimy sobie te bronie i później już... Prosto do tego ośrodka. Kurde. Ale to jest mega, nie? Też tak siedzę tutaj i nagrywam już... Nie wiem, 2 albo 3 odcinki już z rzędu i... Mega, mega wciąga i nawet nie wiem, kiedy ten czas leci. To jest najgorsze w sumie. Ciało i pancerz. Tu jest ten stary, tak? T-45. Zamiast tu mamy ten... A, silny tu jest. Tu mam jeszcze... O kurde. Teraz ja już mam 3 pancerze. Jakie to ma? Odporność 220... 120, 220, 120, 220. To lepsze jest. Kurde, te 60. Dobra. Pusznikarska. Zobaczmy, jakie tu możemy. To jest samo, nie? Strzelba bojowa. A tu jest karabin bojowy. Zaraz. Ja?
I'll try to make myself useful. No one wants to see a grown man feeling sorry for himself. Zobaczmy, czy tutaj mogę to wsadzić teraz. Our little sanctuary revival project has really helped. Takes my mind off things. Kurde, nie mogę. 78. Potężna komora. Więcej obrażeń. These are harder than others. But even the hard days get easier than the one before. Kurde, 78 obrażeń tylko mogę. Shit. Don't take offense to Marcy. She's working through the loss in her own way. I know I'm not the only person here who's lost someone. I just... I miss him so much. Kurde, ile ja mam tych zapasów, ja pierniczę. Dobra, ale 50... 53... Teraz, jak to się nazywało? O, zaawansowana komora zamkowa. Zaawansowana komora zamkowa. Nie mogę, kurde, tego. Jest szybkostrzelna. Shit. I hope those raiders pay for what they've done. Nie wiem jakie to naboje. 63 sztuki mam. Jest 45. Please, just I need to be alone right now. Nie mam pojęcia jakich to naboi on używa. Aha, naboje do strzelby. Jestem debil. To jest strzelba bojowa przecież. Kurde. Ja? At least it's not raining. I'll try to make myself useful. Waga też kurde idzie w górę. No one wants to see a grown man feeling sorry for himself. No kurde, tych surowców mam w brud, więc... Some days are harder than others, but even the hard days get easier than the one before. Okay. Don't take offense, Marcy. She's working through the loss in her own way. Dobra, natomiast ja miałem... I know I'm not the only person here who's lost someone. I just... Ah, shit. I miss him so much. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mogę... Mogę z tym zrobić na przykład. Ah, shit, nauka, co? I hope those raiders pay for what they've wow. Done. Ale nauka na trzecim poziomie aż 108 obrażeń.
Our little sanctuary revival project has really helped. Takes my mind off things. Ciekawe, to obrażenia zwiększa. Wow. Asnit. No w tą naukę chyba jednak warto iść, co? I hope you find your son. Dobra. I'm sorry. I wouldn't be very good company right now. A z tym coś mogę jeszcze zrobić? Potężna 81. I hope you find your son. To na 50, kurde. Lepiej niech już to zostanie. 50 mam mało. Our little sanctuary revival project has really helped. Ciężkie wybory tutaj. Yeah. Don't take offense to Marcy. She's working through the loss in her own way. Ta zwiadowcza to... Kurde, to by mi się przydało w sumie do czegoś innego, co? Luneta zwiadowcza... I'm sorry. Jakby dodać... Please, just... I need to be alone right now. Dajmy to. I know I'm not the only person here who's lost someone. I miss him so much. Niech będzie. I should have done more. I hope those raiders pay for what they've done. Lunetę z zwiadowczą bym sobie dał tutaj. Chociaż ja wiem. Ej, dobra. Sprawdzę jeszcze, gdzie tutaj mam. A tutaj mam granaty. Kurde, jakby to posprzedawać wszystko. Dobra, mam karabiny. Wow. Rewolwer Kloga. Zobaczmy, co z tym możemy zrobić. No one wants to see you. Grown man feeling sorry for himself. Huh. O kurde. O mordę. Zaawansowana komora zamkowa. Czy ja nie mam już tego gdzieś? No właśnie. Some days are harder than others. But even the hard days get easier than the one before. What? Czemu nie mogę przecież... Ale to na 40. Ja? Kurde.
Please, just... I need to be alone right now. I should have done more. I hope those raiders pay for what they've done. Kurde, nie mogę do tego dać tego. Shit. I hope you find your son. Dobra. I'll try to make myself useful. No one wants to see a grown man feeling sorry for himself. Huh. Dobra, zamiast tego karabinu snajperskiego weźmiemy sobie ten rewolwer. Wyjdź. Teraz tak. Gdzie to się robiło? Ekwipunek. Uzbrojenie. Kloga. Ulubione. Dobra. Dobra, zróbmy tu jeszcze, albo też już zrobię już poza odcinkiem. Jeszcze jedną tutaj skrzynię na tą, na te moje bronie, co teraz mam, żeby je wyrzucić, ten karabin snajperski i tak dalej. Ale tak jak mówię, to już po odcinku sobie zrobię. Natomiast żegnam się teraz z wami, dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.